Tam w dole morskie oko. Jest dzisiaj Cześć. Ze mną Łukasz Hej. oraz Cześć. Michał, którego pewnie znacie z ja kanału. Ja jestem nowy. Ty jesteś nowy z kanału Projekty Przygotowe. A dzisiejszym celem jest góra, której nie muszę specjalnie przedstawiać. Jest to po prostu Mięguszowiecki Szczyt Wielki. W pierwszej kolejności musimy przejść przez Chińczowy Staw. Przejdziemy go prawdopodobnie na przestrzał, a następnie wbić się w wielką Mięguszowiecką ławkę. Tam prawdopodobnie pojawią się pierwsze większe trudności. Następnie Mięguszowiecką ławką podejdziemy pod czarny filar, a stamtąd żlebem już na grań. Grań, która jest przepięknie ościeżona i myślę dostarczy naprawdę niesamowitych wrażeń. Pięknie nam teraz oświetliło wierzchołek Wielkiego Mięgusza. A tu na wprost mamy Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem. Na lewo od niej Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, natomiast na prawo Mięguszowiecki Szczyt Czarny. Pięknie oświetliło koprowy wierch. Już bardzo dobrze widoczna ławka i nasza dalsza droga. Zaraz powinno się pojawić pierwsze trudniejsze miejsce na trasie. Z tego co pamiętam z lata, to wejście na ławkę jest dość mocno podcięte. Tutaj chłopaki dwa różne warianty sobie wybierają. Wybieramy jednak wariant po prawej stronie. To lecimy, pierwsze trudniejsze miejsce. Tutaj ten śnieg trochę niezwiązany. Thank you.
pierwsze trudniejsze miejsce za nami, ale to jeszcze nie koniec, bo trzeba teraz przetrawesować tutaj bardzo podcięte miejsce. Praktycznie mamy już wielką mięguszowiecką ławkę. Chłopaki już tam lecą dalej. Robię sobie tutaj chwilę przerwy. Muszę się czegoś napić. Ławka wygląda całkiem ok. Gorszą część ławki mamy za sobą. Zaraz już będziemy w miejscu, gdzie dosięgają promienie słońca. Tam druga część mięguszowieckiej ławki i mięguszowiecki balkon. Balkon już tuż, tuż. Potem czeka nas prawdopodobnie kolejne dość trudne miejsce, czyli samo wyjście na grań takim żlepkiem, a później już najbardziej ekscytująca chyba część trasy, czyli przejście kawałkiem graniówki z widokiem już na polską stronę, na Morskie Oko, Dolinę Rybiego Potoku. To będzie coś niesamowitego. Tam już końcówka podejścia pod balkon, na którym sobie prawdopodobnie zrobimy trochę przerwy, bo później nagranie już może wiać. We'll be right back.
tutaj nieprzyjemne miejsce. Tutaj już w labiryncie skał, tuż pod granią. To miejsce było bardzo nieciekawe. Dużo niezwiązanego śniegu. Strome i w dodatku jeszcze podcięte, więc kulminacja. Tutaj już zdecydowanie lepiej, bo jest mniej stromo. Działanie niż odśnieżanie, ale powinno dobrze siadać. Ja cię kręcę. Tam w dole morskie oko. I teraz przejście granią do szczytu. Thank you.
szczyt MSW. Mamy Grań Baszcz na czele z szatanem. Na wprost widzimy Chruby Wierch, a po prawej od niego wystaje Krywań. W dole mamy Cubrynę. Film z zimowego wejścia na Cubrynę również znajduje się na moim kanale. Za Cubryną, tam w oddali, Tatry Zachodnie. Tutaj od lewej Świnica, następnie Orla Per w kierunku Koziego Wierchu, potem Granaty. Tam w dole mamy Morskie Oko, Dolinę Rybiego Potoku. Naprawdę ta wysokość ściany Miękusza, która opada tam w dół, robi wrażenie. Tam w oddali stają Tatry Bielskie. Wydają się stąd naprawdę maleńkie, a jak przejeżdża się przez Zjar, to wydają się naprawdę potężne. Tu na pierwszym planie piękny masyw lodowego szczytu, za nim Łomnica. W oddali widać Staroleśny Szczyt. Tutaj Grań Miękuszy. Pierwszy Mięgusz Pośredni, następnie Mięgusz Czarny. Naprzód mamy Rysy, za nimi Gerlach, po prawej Wysoka, a ostatnia z prawej, tam w tle, Kończysta. A tam w dole Chińczo Wystaw, z którego tutaj przyszliśmy. Panorama z Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego należy do jednych z najpiękniejszych w Tatrach. Jest naprawdę piękna. Śmiało mogę powiedzieć, że tej zimy jestem już naprawdę spełniony, jeśli chodzi o góry. Choć no jak pojawi się jakieś fajne okienko pogodowe, to wiadomo, że z niego raczej skorzystam. W planach mam jeszcze coś tam w Tatrach Zachodnich i coś w Tatrach Wysokich, ale myślę, że prostsze niż to, co było dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Teraz trzeba się skupić na bezpiecznym zejściu stąd i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!